Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, a to jest kolejny odcinek serii Assassin's Creed Revelation. No i w tym odcinku już lecimy sobie od razu do tej misji Wspomnienie Sofii. No i będziemy musieli chyba kolejną tą księgę znaleźć. Pomiędzy odcinkami oczywiście sobie tutaj zdobyłem już jednego assassina, a raczej assassinkę. No i wysłałem tam ich na misję od razu. No dobra, użyjmy wzroku Orła. O, tutaj coś jest. To nie to. Jest, mamy to. Dobra, idziemy tam w takim razie po księgę. I zobaczymy, gdzie tym razem. Pewnie jakieś katakumby za moment się będą szykować. Już trzeci klucz pewnie będzie. Znaczy, nie pewnie, tylko na pewno. Dobra, tobie jeszcze raz dam kasę. Żeby tutaj sobie rozgłos zmniejszyć. Ok, jeżeli rzeczywiście za moment będą znowu katakumby, no to już będziemy mieli 3 klucze na 5. Bardzo dobry wynik. Zwłaszcza, że jeden mają templariusze. Pewnie będziemy musieli jakoś walką to zdobyć. Mówię, tak chyba niepotrzebnie zaskakiwałem tutaj. I tędy będzie trzeba się tam dostać. Z dachów. Ok. Co my tutaj mamy? Sprytnie poukrywane księgi. Okej. Gdzie tym razem? Pewnie do Sofii. Ona nam powie, gdzie rozszyfruje te księgi. Pewnie na tym to będzie polegać. I wtedy nam wskaże miejsce, gdzie musimy się udać do tych katakumb. O ile się nie mylę. Bynajmniej było tak to ostatnim razem. Okay, gdzie ty, Sofio, tu żeś jest? A nie, czy to od razu? Nie, patrzcie, od razu nam to pokazuje miejsce do katakumb. Dobra, to wbijamy w takim razie. Żaden problem dla mnie. Ciekawe, co tym razem się tutaj trafi. Czy będą przeciwnicy też, czy znowu tylko skakanie? Zaraz się okaże. Musi się gra wczytać. Jak żeby inaczej. Okej, jakieś kanały tym razem. What did you find? Another key? Door of some kind, bricked up with hard stone. Ah, promising. The first key was found behind a similar door. Timules. And how did they open that door? They did it. The earthquake did it. Iberoca. All we have are a few barrels of gunpowder. This should do. And if it does not, we get more. Aj, kurde, nie udało się prochu rozwalić. No, och, kurde, Ezio. Musiałeś skoczyć do wody i się utopić, no. Ajajaj. Myślałem, że mi tu przeskoczy, kurde. Ale to ostrożni w takim razie. No, muszę iść, wnioskuję, tędyk. Za nimi raczej tam nie dam rady. Dobra, mamy niewiele czasu. No, musimy ich zabić tutaj. No tylko kurde, coś oni za szybko płyną. Nawet Ezio tutaj nie daje rady ich dogonić. A ty kurde. Szczylają. Grunt się wali. No raczej wnioskuję, dopóki gra nie da nam możliwości, to musimy biec po prostu i nie zwracać uwagi na nich.
oczywiście możliwości zabicia ich. Ajajaj. I to jest już szybko, bo zaraz kurde jeszcze nam uciekną. Wow. Mało brakło, byśmy spadli. A raczej na nas by spadły kamienie, nie na głowę. Co by raczej nic dobrego nie wynikło. Nie! Co to było, Ezio? Może fakt, kamerą nie patrzyłem się dokładnie tam, gdzie miałem biec, ale kurde, tutaj WASD dobrze trzymałem, żeby mi tu biegł. Ajajaj. No, a teraz trzeba się troszeczkę bardziej skupić. Ja właśnie tam spojrzałem na nich, bo myślałem, że tutaj jednak dam radę jakoś doskoczyć do nich, żeby ich zabić. Przynajmniej jednego. I wskoczyć jakoś na tą łódkę. Ale jednak gra mnie nie lubi. No i Ezio postanowił się niczego nie złapać i wpaść do wody. A tutaj to się równa z desynchronizacją. Wow. Wybuchająca beczka poleciała. Ale trochę nam to utrudniło. Ale Ezio da radę tutaj przeszkoczyć bez większych problemów. No jestem za wami, jestem. Kurde, tyle przeszkód. Ciągła walka z czasem. Ciekawe, czy coś poza tą gonitwą będzie tutaj, czy po prostu zabijemy ich na koniec i to będzie koniec tych katakumb. Jej, i teraz. Proszę bardzo. Wow, i podłosko. Dobra, my skok wiary. A oni skok... My zrobiliśmy skok wiary, a oni skok taki... Skok cioty, o. Dobrze się to nazywa. Dobra, ten raczej walczyć nie umiał. A, dziganie. Wow. Jak się muzyka zwiksowała przez te slow motion. Okej, wzrok orła. A, czyli już jesteśmy na miejscu. Dobra, to najpierw skrzyneczki sobie te zwykłe ograbimy. Zobaczymy, siarka. Korpus ceramiczny, a ja bym wolał jakieś hajsiwka. O, 400, no może nie za dużo, ale zawsze coś. O, 1400, no tutaj już trochę było hajsu. Jeszcze jedna. 400, proszę bardzo, dobra. No, a raczej, że środkowe. No, interakcja chcę. No i fajnie, mamy kolejny klucz, trzeci z pięciu. Zaraz jeszcze dla potwierdzenia tutaj wyskoczy, jak już zbierzemy. Czyli pewnie czwarty będziemy musieli zdobyć. No i piąty już od asasynów trzeba będzie odebrać. Okej.
O, nie pozwól się zranić. Trafili mnie? Mniejsza już z tym. To dosyć szybko poszło. Teraz będzie pewnie trzecie wspomnienie Altaira. Do zrobienia. I pewnie to zakończy piątą sekwencję. Coś mi się tak wydaje. Ciekawe w ogóle, ile jest sekwencji, kurde. Będę musiał jakoś zobaczyć. Bo jeżeli teraz zakończymy, to następna będzie szósta. No ciekawe, ile tych sekwencji. Ciekawe. Pewnie tutaj w menu też da się jakoś sprawdzić. Zobaczmy. Czy tutaj da się jakoś to zobaczyć? DNA? Na pewno w tym gdzieś. Sekwencja pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piątą teraz mamy. Ha! No tutaj za bardzo nie pokażę nam, bo to wszystko jest poblokowane. Na internetach bym musiał zobaczyć albo kogoś spytać, ile tu jest sekwencji. No ale dobra, chodźmy w takim razie. Wow, dobra. Mam inny pomysł. Do studzienki. Tutaj gdzie? Do kryjówki Ashashinów. Tutaj, proszę bardzo. Kurde, ja tak zawsze biegam. A ja tutaj mogę sobie jedną szybką podróż używać. Teraz dopiero się skumałem, że przypomniałem sobie, że to takie coś jest. Dopiero teraz, bo na minimapie zobaczyłem ten znacznik tej strzałki. No ale dobra, w takim razie chodźmy zobaczyć kolejne wspomnienie Altaira. Zobaczymy co tym razem. Ostatnio tam się jakieś wiksy działy z rajskim jabłkiem, ale udało się to wszystko opanować. Al-Mualima spaliliśmy, a trzecie? Nie pamiętam już, co tam było. Zaraz się okaże. Przyczajony tygrys. Jej. Jupi. Patrz, jaka poza na surfera. Dobra, jesteśmy. Altair w wieku 63 lat. No, trochę mały trip był. Abbas sent no reinforcements. It was a massacre. Oh my god. Maria, when we left Masyaf 10 years ago, this order was strong. But all that progress has been undone. Abbas must answer for this. Answer to whom? The assassins obey only his command now. Resist your desire for revenge, Altair. Speak truth, and they will see their error. He executed our youngest son, Maria. He deserves to die. Perhaps. But if you cannot win back the order by honorable means, its foundation will crumble. You are right. 30 years ago, I let passion overtake my reason. And it caused a rift that has never fully healed. Okej, coś się niemiłego stało. Taki duży trip do przyszłości. Speak reasonably, and reasonable men will listen. Some will, but not Abbas. I should have expelled him 30 years ago when he tried to steal the apple. But you earned the respect of the other assassins because you let him stay. How do you know this? You were not there. I married a masterful storyteller. Look at this place. Masyaf is a shadow of its former self. We have been away for a long time. But not in hiding. The Mongol threat demanded our attention and we rode to meet it. What man here can say the same? Where is our eldest son? Does Darim know his brother is dead? I sent him a message 4 days ago. With luck, it has reached him already. Abbas, I almost pity him. He wears his grudge like a cloak. His wound is deep. It will help him to hear the truth. As I walk these streets, I sense a great fear in the people. Not love. Abbas has dismantled this place.
and robbed it of all joy. Okej, ale gdzie my idziemy w ogóle? We may, but we walk together. Pamiętam, tutaj była walka z Al-Mualimem w pierwszej części. No, raczej jakiś fiutek tutaj teraz rządzi. Asasinami, taki typowy, który budzi postrach. Let them speak. We seek the truth about our son's death. Why was Seth killed? Is it the truth you want? Or an excuse for revenge? If the truth gives us an excuse, we will act on it. Surrender the apple, Altair, and I will tell you why your son was put to death. Ah, the truth is out already. Abbas wants the apple for himself, not to open your minds, but to control them. You have held that artifact for 30 years, Altair, reveling in its power and hoarding its secrets. It has corrupted you. Very well, Abbas. Take it. What? Before I executed your son, I told him you ordered it yourself. He died, believing you had betrayed him. Altair! Altair! No! Oh, kurde. Co to się stało? Altair. Niepotrzebnie się wtrącała, kurde. He is possessed! Kill him! Take the apple! Now! Ej, ja nie chciałem tego zrobić. Kurde. No. No, co fajnie. Czemu ja nie mogę? Rozumiem, że Altair jest tutaj dosyć stary, ale na pewno w wieku Ezio teraz, więc powinien sobie dawać znaczy mniej więcej, tak mi się wydaje, że w wieku Ezio, ale powinien dawać radę. No i oczywiście daje, ale coś mi się tam nie chciał wymknąć z tego ucisku. Kurde, no niepotrzebnie się wtrącała, przez co jabłko trochę przestało działać, no i dźgnął ją, no. Ajajaj. Ale kurde, Altair też tak trochę bez emocji tutaj, że zabili ją. Prosty se ucieka już. Proszę bardzo, furia jak się odpali nam. To robimy miazgę. Dobra, na pewno będzie trzeba górą wyjść, dokładnie. Tak jak pamiętamy, jak tu na samym początku gry Ezio tu przechodziliśmy, to właśnie tu było, że Altair tutaj skakał przez okno. Okej. Wydostaliśmy się, bo tutaj bramę zamknęli. A czy my tego zabiliśmy już w końcu, głównego złego? Czy on uciekł? Już nie pamiętam. Ajajaj, troszkę się tutaj zagalopowałem. Dobra, ucieka, no już z wioski mamy. Father, I got your message. What has happened? Darim, turn back! Have they all gone mad? We have to go. Abbas must not get his hands on the apple. If you need more knives, take them. No, czyli chce walczyć razem z nami. Okej. Where is mother? Proszę bardzo. Fajnie, spaty się zgiął w pół. What? How? Ahead of us! Later. First, we fight. Dobra, nożyki tu są fajne. Mamy nieskończoność ich tak w ogóle. Więc fajnie. A jeszcze tego. Co jest?
Co? What? Gdzie? Ciekawe, jak on był zaraz koło mnie. Jakim cudem? Ajajaj. Utracono sojusznika. Where is mother? Ahead of us. She's gone, Daddy. I'm sorry. What? How? This way. Brothers, we need not fight. Forget reason, Darim. They've been poisoned by lies. No, nawalam tymi nożami i chcą ginąć coś. First, o, jednak się kończą te noże, 25 zostało. A szybko biegniemy, znowu synchronizacja będzie. No, na razie uciekać chyba musimy. No kurde, głupi przechodzień. No. A to chyba utracono, bo za daleko odbiegł od nas. Chyba o to chodzi. No kurde, mol. Jakby nie mógł czekać na nas, no. Przecież możemy tutaj się pozbyć po prostu. No, ale punkt kontrolny tu był na szczęście. Ale on tutaj zaraz się wróci. No, dawaj, dawaj. No i tędy. Dobra, giniesz. No. Kuźwa, gdzie on polazł? Wcześniej biegł tu do góry, tak? A teraz... O kurde, co za durne. Jakiego ten Altair miał... głupiego syna. Kurde, no. Zdecyduj się, którędy w końcu biegniesz. Ja chcę wyprzedzić twój ruch, żeby ci nie stracić, a tutaj dupa. Co, na 10 metrów mogę się tylko oddalić od niego? Dobra, watch out. Twoje watch out, ty. Dobra, gin. No, w końcu. Kurde, wol. Kiedy? Zmienia tutaj zdanie co chwilę, jak baba. Dobra, jestem. W zasadzie momencie zdążył wyjść. He killed your brother, Malik, and countless others. He is a madman. A madman with an army. He will die. One day he will pay. I bum. Nożami fajnie tutaj pociachałem. No, noże są fajne, może zacznę ich używać Ecjem. To kurde, tam nie będę mieć nieskończoności niestety. No, jeszcze nożyk i nożyk. I jeszcze raz nożyk, i jeszcze raz. I jeszcze raz, i jeszcze raz. No, rzucaj. Musimy pomóc naszemu synowi. Okej. Okay. Samymi nożami tu wygodnie. And I will have your head for all the dishonor you brought upon my family. You cannot run forever, not from us, and not from your lies. No, Masja, to już nie jest to samo. Niestety. No i kurde, co? Przyjechaliśmy tutaj. Żony straciliśmy, a jego nie zabiliśmy ostatecznie, no. Tylko syna zabraliśmy, no. Jedyny plus taki. Ajajaj. Mogliśmy chociaż tutaj na koniec go jeszcze ukatrupić i dokonać zemsty. W ogóle jakaś śmieszna tu podłoga jest. Dopiero teraz to widzę. Dopiero w tej części to jest. Zawsze to wyglądało tak, jakby biegał w powietrzu, a teraz jakieś kafelki.
No i dobra, czyżby to dokładnie sekwencja, tak jak przypuszczałem, koniec piątej sekwencji. Dokładnie, piąta sekwencja zakończona. No i będzie szósta, raczej. No raczej powinna być szósta. Excellent news, Claudia. I now have a name. Manuel Paleologos, nephew of the deposed Byzantine Emperor Constantine. I have few doubts that he is the man leading the Templars. My task now is to interrogate a traitorous janissary named Tarek Barletti and find the location of the Templars' army. Until then, Sophia and I will continue our search for the one key that remains hidden. With every passing moment, I know my chances grow slimmer. And yet I cannot help but linger some days to stay an extra hour with her. To hear her voice and watch her face animate with joy as she speaks of the things that move her. Her books, her city, her memories. I cannot help but think what a shame it will be when I find the final key. No, zdobędziemy ten klucz i będziemy mogli otworzyć bramy tam w Masyafie do tej biblioteki, czy jak to tam się zwało. Kaprys Fortuny, sekwencja szósta. Coś nowego u Kowala pewnie powinno być. Jest tu gdzieś Kowal blisko? Myśmy może się uzbroili w takim razie. Chodźmy tu. Będzie bliżej później do punktu synchronizacyjnego, ale to już w kolejnym odcinku. O, nie w tą stronę. Już kurde, z drogi. Jak śmiecie mnie tu zatrzymywać? Tu z ważną misją biegnę. Ale tutaj przy okazji ten kowal będzie do wykupienia, więc przy okazji dochody się zwiększą. No, spuść się, Ezio. Gdzie ten kowal jest? No, tutaj. Dobra, wykupmy go. I przy okazji będziemy mogli uzbrojenie lepsze kupić, bo podejrzewam, że w nowa sekwencja. Nowe przedmioty za wykonanie tych misji. Ale jednak tutaj coś będzie. 7 na 15 kowali. Bardzo pięknie. Naprawmy. I zobaczmy, co w zbrojce mamy. Na ramiennik, bardziej przykoksany. I na pierśnik, też bardziej przykoksany. No oczywiście przebierzemy. O, nie stać mnie, kurde. 6000 aż kosztuje, dobra, to kiedy indziej sobie tam kupimy, ale widać, najbardziej przypoksane to już jest, fajnie, fajnie, taki armor. Bardziej podchodzi tu już pod jakichś takich ciężko zbrojnych rycerzy, co się mija z celem asasynów, bo oni muszą być zwinni, no ale na to można przymknąć oko. Mniejsza już z tym. Okej, okay, dobra, to tak nie za bardzo już tu nic nie podziałamy, bo już się powoli kończy czas, jak już nie upłynął. Dobra, to... Dobra, nie ma już znacznika. Dobra, tymczasem tutaj zakończymy sobie. W następnym odcinku ruszymy dalej do głównej misji. Może przy okazji sobie tam odblokujemy jakiś punkt synchronizacyjny, żeby mapki więcej było. No, tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.